Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale OFPC. Dzisiaj zapraszam was na kolejną recenzję czy test, no nie do końca, pamięci do komputerów stacjonarnych DDR4 od PNY, sygnowanych logo XLR, czyli te bardziej wypasione, gamingowe pamięci. Do mnie dotarła nowość, mam tutaj jeszcze na półeczce troszeczkę ich pamięci. W tym kości słuchajcie laptopowe, ale to będzie temat na osobny film. I te kości są dostępne w takim dwupaku 32 giga, czyli po 16 GB moduł, taktowanie 3200 MHz, cel 16, 1,35 V, czyli takie standardowe parametry. Mamy tutaj podświetlenie RGB zgodne w zasadzie z wszystkimi producentami płyt. Jak wypadają w praktyce? Zobaczymy, a zaczniemy od krótkiego rozpakowania już po intro. Zapraszam. Żeby was nie zanudzić, króciutko mamy na pudełku przede wszystkim takie poglądowe zdjęcie pamięci oraz w prawym górnym narożniku podstawowe informacje o parametrach tych kości, a na dole widzimy, że to są kości do desktopa zgodne z programami od MSI, Asusa, ASRocka czy Gigabyte'a. Z tyłu już są delikatnie, dokładniej opisane wszystkie parametry tego RAMu, a my zobaczymy sobie, co jest w środku. Bierzemy już naszą wave'ową kosę i sprawdzamy, co tu jest grane. Ok. Przede wszystkim z boku jest informacja, że kości te zgodne są również z tymi płytami, które obsługują ramy o niższym taktowaniu. Od 2133 MHz aż do oczywiście nominalnych 3200. Ramy zgodne są z profilem XMP 2.0. Zobaczymy, jak będą pracowały z Ryzenem pierwszej generacji. W pudełku to jest wszystko. Tutaj więcej żadnej ulotki, żadnych informacji nie ma, a pamięci tradycyjnie w osobnym blistrze. Są naklejki producenta, widać wyraźnie PNY i logo XLR. Na górze spory, mam takie wrażenie przynajmniej, wielkości mleczny radiator. No i oczywiście same ramy. Same ramy z dwóch stron, mamy czarny radiator, kości są obustronne, nie jednostronne z tego co widzę. Logo, no i to w zasadzie tyle. Montujemy. I tutaj teraz tak, usuwamy sobie dotychczasowe kości i montujemy te testowe. Przy okazji od razu zwracam uwagę na to, jak wysoki jest to radiator i w przypadku chłodzeń, które nie są asymetryczne, bądź chłodzeń, które po prostu są dwuwieżowe i mają na tyle duży radiator, że będzie nachodził na sloty, faktycznie ramy są wysokie i tu problem z kompatybilnością może być. Widać to dość dobrze właśnie w przypadku naszej platformy testowej i Fortisa, jak one tutaj dosyć wysoko zachodzą. Pamięci zainstalowane, uruchamiamy więc komputer i wchodzimy od razu do BIOS-u, żeby je prawidłowo ustawić, czyli zgodnie z XMP. Na razie nie będę wprowadzał parametrów ręcznie. Zobaczymy, czy komputer wystartuje, czy system wystartuje i czy będzie stabilny już na profilu XMP, a nie z ręcznym ustawieniem pamięci. Wchodzimy sobie w zaawansowane ustawienia. Ja tylko dodam, że BIOS na płycie nie jest najnowszy, to jest wersja 50A, jest dostępna 50E, ale ona nic nie wnosi co do kompatybilności. Ustawiamy sobie profil pierwszy i od razu widzimy, że ta częstotliwość została ustawiona na 3200 MHz i napięcia oraz timingi również powinny być do tego profilu dostosowane. Zapisujemy ustawienie i resetujemy komputer. Komputer uruchomił się bez najmniejszego problemu, bez żadnych dodatkowych restartów, więc i pamięci tutaj powinny pracować na swoich domyślnych taktowaniach. Jeżeli tak będzie i nie będzie błędu, to będziemy tak robili testy. I mamy 1596,2 MHz w dualu 32 GB, czyli wszystko się zgadza, bo tą wartość z CPU-Z DRAM frekwencji musicie mnożyć zawsze razy
2. I timingi faktycznie cel 16, a następne to 18, 18, 36, 62. Mogłoby tutaj być troszeczkę niżej, ale to jest standard, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. Pamiętajcie, że to nie są kości jakieś mega drogie. Zaczniemy teraz od sprawdzenia możliwości, jakie daje nam podświetlenie, zanim przejdę do właściwych testów i w tym celu uruchamiam RGB Fusion 2.0, ponieważ zgodnie tutaj z informacją producenta wszystko powinniśmy stosować, a właściwie dostosowywać z jednego miejsca. No niestety widać tylko i wyłącznie możliwości podświetlenia jedynie elementów płyty głównej czy myszki dodatkowo. Nie ma tutaj możliwości zmiany ustawienia pamięci RAM. O samym RAMie na chwilę obecną wiemy już całkiem sporo. Przede wszystkim, że pracuje od razu na profilu XMP, nawet z Ryzenem pierwszej generacji i na płycie głównej ze starszym chipsetem X370. Wiem również, że w takiej konfiguracji program, w tym przypadku akurat od Gigabyte'a, Fusion nie widzi tych pamięci, nie ma więc możliwości ustawienia żadnego tutaj konkretnego podświetlenia. Prawdopodobnie na nowszych płytach będzie to zgodne. Teraz włączymy sobie OCCT, tak na powiedzmy pół godzinki, test procesora i sprawdzimy, czy nie występują żadne konflikty. Zapytacie pewnie, ale dlaczego w ogóle OCCT i na test procesora? Przecież to nie jest test procesora. Odpowiedź jest bardzo prosta. Memtest sprawdza nam test pamięci i jeżeli coś jest z nimi nie tak, pokazuje informacje o błędach, ale praktyka nasza tutaj serwisowa pokazuje, że jeżeli kości nawet uruchamiają się z XMP, ale na przykład mają problem ze stabilną pracą na tych właśnie wyższych taktowaniach, w tym przypadku 3200 MHz, to w OCCT będzie wypluwał błędy procesora. Procesor podkręcany nie jest, nie będą to więc błędy związane z samym na przykład podkręceniem, a jeżeli już jakieś będą wyskakiwały, to właśnie z powodu niestabilnej pracy pamięci na wysokich taktowaniach. I od tego zaczniemy, a dopiero potem, jeżeli tych błędów nie będzie, zweryfikujemy ich prędkości przynajmniej w dwóch programach. No to odpalamy. I widzimy się za pół godzinki, mam nadzieję, że bez błędów. No niestety, ale widzimy się dużo szybciej niż po pół godziny, bo zaledwie po 30 sekundach. Niestety, ale momentalnie OCCT sypie nam błędami. Procesor podkręcany nie jest, co zresztą widać po jego taktowaniu. Wyłączymy więc profil XMP i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało na taktowaniach domyślnych pamięci. No jak widzicie, już 40 minuta powoli dobiega końca testu, żadnych błędów nie ma, na dole widzimy taktowanie procesora, cały czas to samo, tutaj nic nie zmienialiśmy, natomiast taktowanie pamięci obniżone, profil XMP wyłączone, cel 15 i w takim układzie jest dobrze, bez błędów. Spróbujemy teraz taktowania ustawić ręcznie, tak samo jak timingi i zobaczymy, czy dalej będą błędy. Niestety, ale przy ręcznym ustawieniu też od razu wysypują się błędy. Sprawdzimy teraz sobie jeszcze wydajność tych kości w dwóch programach na taktowaniu 3200 MHz, ale przy tych ręcznych ustawieniach. Jednym programem będzie GFX Memory Speed Benchmark i tutaj oczywiście w zasadzie interesuje nas tylko i wyłącznie RAM komputera. Zwiększę jeszcze ilość pamięci na 2 GB do testu, ile ma być alokowane. Przy 2 GB nie chcę startować, więc zrobimy 1. OK, mamy odczyt, mamy zapis i dokończymy jeszcze testy. AIDA64 test pamięci. Na początek odczyt i tutaj, żeby to sobie zaktualizować, zrobimy na rozpocznij. W tym czasie nie możemy nic na komputerze robić, te testy długo nie trwają. I zobaczmy pierwsze wyniki, tutaj mniej więcej te pamięci są gdzieś tam określane na poziomie prędkości 48 tysięcy, trochę ponad 800 MB na sekundę, jeżeli chodzi o odczyt. Lecimy teraz z zapisem do pamięci. No tutaj jest bardzo podobnie, przy czym
widzimy, jak wyglądają te kości na tle konkurencji z tym procesorem, bo to jest dość istotne. Kopiowanie. ponad 46 000, nieco ponad. I oczekiwanie tutaj w nanosekundach. ponad 81 nanosekund. Nie jest to jakiś mega dobry wynik. Natomiast tak na dobrą sprawę tutaj największą rolę grają opóźnienia. I rzućmy jeszcze teraz okiem na wyniki właśnie GFX Memory Speed Benchmark. Pikowy zapis 9,7 GB na sekundę, a odczyt nieco ponad 16 GB na sekundę, ten pikowy. Czas na podsumowanie. Podsumowanie w zasadzie nie może być inne. Pod względem kości, jakości ich wykonania jest ok, tutaj nie ma do czego się przyczepić. Podświetlenie RGB jak najbardziej jest w zasadzie na całej długości pamięci. Natomiast w przypadku tej starszej platformy testowej, przypomnę, 370 płyta i do tego Ryzen pierwszej generacji, 7. No niestety, ale RGB Fusion, który zgodny być powinien, zgodny nie jest. Podejrzewam, że jest to kwestia płyty, natomiast nie mam w tej chwili możliwości tego zweryfikowania. Kolejna kwestia, taktowań XMP i ustawień ręcznych na 3200 MHz. Pod tym względem no, jest przeciętnie, bym powiedział, bo z jednej strony bez problemu, czy to w profilu, czy przy ustawieniu ręcznym pamięci, komputer się uruchamia, bluescreeny nie wyskakują i działa dosyć stabilnie, ale program OCC ten niestety pokazuje, czy to przy XMP, czy ręcznym ustawieniu taktowań, błędy i to bardzo szybko, w dużej ilości. Niestety takie zachowanie może skutkować tym, że w określonych czynnościach, na przykład podczas grania, gra będzie ścinała, gra będzie wyrzucana do pulpitu lub w skrajnych sytuacjach nawet będą wyskakiwały blue screen i komputer będzie się resetował. Niestety ustawienia ręczne tutaj nie pomagają, trzeba zmniejszyć taktowania pamięci. Przy czym jeszcze raz podkreślę, jestem niemal więcej niż pewny, że tego typu bolączki po pierwsze na platformie Intela nie będą miały miejsca, a w przypadku nowszych platform AMD również powinno to wyglądać lepiej, co nie znaczy idealnie. Pod względem prędkości, jak i samych opóźnień, kości w zasadzie ani w jedną, czyli w tą negatywną, ani w drugą, czyli tą pozytywną stroną nie odstają od takie zwykłe średniaki, które mają możliwość powalczenia ceną, bo jeżeli producent nie wyceni ich zbyt wysoko, to zwłaszcza jeżeli myślimy o budowaniu naszej platformy na procesorze Intela, to faktycznie może być łakomy kąsek. Tym bardziej, że temperatury kości są przyzwoite, radiatory się praktycznie nie nagrzewają, pod tym względem nie mogę się do nich przyczepić. Ode mnie na tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia na następnych filmach. Cześć, hej!